dotyczących do kolejnego projektu uchwały dotyczącego stanowionych zabudowy na inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czyli Zielucia w Krakowie. Ustalenia będą w nasze prawne praktyki pierwsze podniesionego tytułu ustaleń warunków zabudowy za inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego i wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną, warunkami wewnętrzną na ziemnym i stanie postojowym na działkach i budynkach przy ulicy Lucza i Krakowie, w związku z tym te działa architektury urbanistyki Marka z dnia 27 marca 2013 roku. Paragraf 2 uchwała, w tym przecież z dniem odbycia, wyniki głosowania 7 za, 8 wstrzymujących się. Opinia porządkowa, tylko 4 za jednogłośnie. Zasadnie opinie się negatywnie wiążące z tym, że działo w tytule urbanistyki podkazać ze względu na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych, zamierzenie inwestycyjne, nie najmocniejsze charakteru zawodowych, które są uczani, zamierzone kawałki wysokościowe w stosunku do wyjątkowej ulicy. Jeśli odległością inwestycji będzie przeprowadzona trasa ogniwiska, która negatywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców planowanego. Budynku. To jest, proszę Państwa, tutaj o tym miejscu. Generalnie dodam jeszcze, że w roku dziennikowiczu będzie mniej więcej 30 parę mieszkań, a 15 miejsc parkingowych. No to tutaj zdecydowanie mamy chyba wszystko samą opinię w tej sprawie. Dobrze, dziękuję. Nie ma chętnych, zatem poddaję pod głosu. Pod głosowaniem, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 16, 16. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że...